Gość po ósmej. Dzień dobry, a naszym gościem dziś minister Waldemar Buda, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Dzień dobry, słyszymy się, łączymy się zdalnie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dobrze się słyszymy, tak. Zakończyły się konsultacje Krajowego Planu Odbudowy, ponad 57 miliardów z Unii Europejskiej, z czego ponad 23 miliardy stanowić będą bezzwrotne granty. Tyle ma otrzymać Polska w ramach Unijnego Funduszu Odbudowy. Będzie jednym z największych beneficjentów. To zacznijmy od tego, czy jest szansa na ratyfikację tego planu, bo wiemy, że rząd może nie uzyskać w Sejmie większości. Będzie plan awaryjny, czyli ratyfikacja tylko przez rząd i prezydenta, jak pojawiły się takie sygnały ostatnio w mediach? Przede wszystkim ta ratyfikacja nie dotyczy tylko Krajowego Planu Odbudowy, ale całych środków europejskich jako takich, łącznie takim budżetem siedmioletnim, który znamy, czyli te perspektywy finansowe, które pojawiają się jedna po drugiej siedmioletnie, to ta ratyfikacja decyzji Rady, ona będzie dotyczyła wszystkich środków europejskich w perspektywie najbliższych 7 lat. Jakby tak ujmiemy tę sprawę, to ja jakby w tej sytuacji nie wierzę, że znajdą się parlamentarzyści, którzy nie będą takiego rozwiązania popierali, bo który z parlamentarzystów zagłosuje przeciw i przyjedzie później do swojego okręgu wyborczego i powie, nie będzie tej szkoły, nie będzie tego żłobka, nie będzie tej drogi, nie będzie tej kanalizacji, nie będzie tego parku, nie będzie tej rewitalizacji części miasta. No to ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś takie ryzyko podjął. Zapowiedzi są szumne, trochę oparte o taką grę polityczną. I to mówię zarówno o naszych koalicjantach, jak i o opozycji, ale końcowo myśmy w ogóle bardzo podobne decyzje w sprawie zatwierdzenia zasobów własnych Unii Europejskiej, bo tak się dokładnie nazywa ta ustawa, myśmy ich podejmowali w 2005 i te decyzje zapadały zdecydowaną większością głosów, ponad 400 parlamentarzystów było za. Więc jak sądzę, bardzo podobnie będzie. No ale... Panie ministrze, z agendy rządowej ten projekt spadł mimo zapowiedzi, czyli tak jakby wszyscy wstrzymali oddech i czekają, nie wiem, czy są jeszcze negocjacje ostatniej szansy ze Zbigniewem Ziobro? Ale tu nie ma problemu na poziomie rządowym, bo w rządzie oraz Zjednoczonej Prawicy Krajowy Plan Odbudowy ma poparcie na poziomie 92%, nie licząc Solidarnej Polski. W związku z tym, gdyby równie wielkie 92% popierało ten plan po stronie opozycji, albo nawet 80%, albo 70%, albo 60%, to i tak mamy zdecydowaną większość. Więc to, że to przejdzie przez Radę Ministrów, to nie mam najmniejszych wątpliwości. Pytanie jest o parlament, ale tu tylko jakby mądrość opozycji ma znaczenie, czy ona jest w stanie zablokować wszystkie środki europejskie i powiedzieć Polakom to wprost. No ale gdyby w parlamencie nie znalazła się ta większość, gdyby Solidarna Polska jednak zagłosowała przeciw, w ostatnich kilku głosowaniach w parlamencie zdarzały się takie głosowania, gdzie brakowało właśnie posłów głosowań. A to tak pan całej opozycji? Proszę? Ale to zakłada pan nieracjonalność całej opozycji? Nie, ja nic nie zakładam, ja pytam, tylko słuchamy tego, co mówi Zbigniew Ziobro i jego posłowie, słuchamy, co mówi opozycja. No, skoro już mówimy o tej opozycji, to łódzcy posłowie, między innymi Tomasz Trela, wysłał do rządu pytania, mówił, że brakuje konkretów, że są na razie założenia i kierunki, podobnie posłowie Piątkowski, poseł Hanna Gill-Piątek, więc zadawali pytania, czy uzyskali takie odpowiedzi, które mogą wpłynąć na zmianę ich decyzji, pana zdaniem? Dzisiaj każdy, kto chce się dowiedzieć szczegółów na temat Krajowego Planu Odbudowy, ma pełną możliwość w tym zakresie. U nas w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, na komisjach, na wysłuchaniach publicznych. No dzisiaj byłem na Komisji Finansów, wczoraj na Komisji Rolnictwa, jutro będę w Senacie 7 raz. I ja opowiadam i tłumaczę, na czym polega Krajowy Plan Odbudowy i też mówię, jakie zmiany wprowadzimy do Krajowego Planu Odbudowy po konsultacjach, w tym i te, które były podnoszone przez opozycję. W związku z tym, jeżeli ktoś tylko chce się zapoznać i mieć pełną wiedzę na temat Krajowego Planu Odbudowy, spokojnie może taką wiedzę posiąść. No jednym z tych zarzutów było ten przykład, powoływanie się na przykład Funduszu Inwestycji Lokalnych, z którego samorządy, jak twierdziła opozycja niepisowskie, dostały albo niewielkie, albo wręcz żadne wsparcie i pytają, czy tak będzie tym razem. Tu cytat z posła Treli, jeśli te pieniądze mają być kartą przetargową w działalności politycznej PiS, to domyślam się, że regiony, w których nie rządzi PiS, mogą być traktowane po macoszemu. Czy będzie transparentność w przydzielaniu tych pieniędzy tutaj w wypadku Krajowego Programu Odbudowy? No, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to przykład, gdzie Łódź jest największym beneficjentem w województwie łódzkim, więc
Myślę, że pan Trela by sobie życzył takiej nietransparentności, żeby Łódź najwięcej z tego korzystała. Natomiast też musimy mieć świadomość, że dysponowanie środkami europejskimi, środkami krajowymi to są dwie niezależne historie. I nie wiem, czy zna pan historię, albo być może pan, niektórzy z parlamentarzystów, którzy zarzucają te uwagi podnoszą, może znają jakieś przypadki nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków europejskich. Bo powiem szczerze, że jak ja jestem w tym ministerstwie tutaj 2 lata i też troszkę w polityce, to tych przypadków niewłaściwego dysponowania środkami europejskimi było naprawdę niewiele. I tu wcale nie chodzi o to, że ja mówię o ostatnich 5 latach, ale w ogóle od wejścia do Unii Europejskiej my jako Polska jesteśmy na 4., 5. miejscu, jeśli chodzi o liczbę nieprawidłowości, które weryfikuje OLAF, czyli taka instytucja europejska kontrolująca wydatkowanie środków pochodzących z budżetu europejskiego. Więc wszelkie statystyki wskazują na to, że te środki powinny i będą bardzo skrupulatnie i obiektywnie dysponowane. Jedynym momentem w historii Polski, gdzie mieliśmy taki duży pik, jeśli chodzi o liczbę nieprawidłowości w zakresie wydatkowania środków europejskich, to był moment, kiedy pan minister Sławomir Nowak, czy Sławomir N., był ministrem infrastruktury. To wtedy mieliśmy trochę kłopotów z wydatkowaniem środków europejskich. Poza tym momentem od 2004 roku był naprawdę nieźle. No pytanie teraz, czy uda się ten program przegłosować, czy to głosowanie w Sejmie dojdzie do skutku, czy będzie jednak ten wariant, o który pytałem na początku, czyli ratyfikacja przez rząd, a potem przekazanie do prezydenta? W mojej ocenie nie ma innej ścieżki niż przejście przez parlament. Są trzy rodzaje ratyfikacji. Jest ta mała ratyfikacja, czyli właśnie przez rząd i prezydenta. Jest ta duża, ale przy zwykłej większości, jest duża przy kwalifikowanej większości. Tę sytuację należy kwalifikować jako tę środkową, czyli dużą ratyfikację przy zwykłej większości. Ja tak to oceniam, bo to wynika z konstytucji. No nie znam innych planów w tym zakresie. Gdyby była ta mała ratyfikacja, o której pan mówi, to oznaczałoby jednak wcześniejsze wybory, koniec koalicji z Solidarną Polską i z Porozumieniem? Nie, nie sądzę. Nam zależy na tym, żeby doszło do ratyfikacji w tym normalnym trybie i to jest najważniejsze, nie kierując się tutaj interesem partykularnym, partyjnym. No wszystkim nam zależy, żeby te wszystkie inwestycje, te wszystkie plany, które mamy w związku z tymi środkami, wykorzystać i to będzie służyło absolutnie wszystkim Polakom, tak, po prostu. Natomiast kwestie polityczne, koalicyjne, to jest wynik jakby współpracy i wielu spraw, które na się to nakładają. I tutaj decyzja, czy mogłyby być wcześniejsze wybory, czy koalicja będzie utrzymana, czy nie, to jest efekt i wypadkowa wielu czynników i ja tutaj jakby absolutnie jestem uprawniony, żeby to rozstrzygać. Nie sądzę, żeby doszło do przyspieszonych wyborów, ale no, w polityce no, nigdy nie można powiedzieć, że coś się nie wydarzy, w związku z tym ja zawsze mam to z tyłu głowy, ale na ten moment takiego scenariusza nie widzę. To zapytam teraz o to, co ewentualnie może trafić do województwa łódzkiego, takie najbardziej priorytetowe i największe projekty, które mogą uzyskać w ramach tych środków wsparcie w tej najbliższej perspektywie. No to wszystko zależało będzie od aktywności miasta, aktywności regionu, aktywności samorządów, bo większość środków, które będą dysponowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy, to będą środki konkursowe. W związku z tym to od przygotowanych projektów, od dynamiki, od dobrych projektów będzie zależało, które będą pozytywnie rozstrzygane. No ja liczę na to, że tutaj miasto Łódź i też okoliczne miejscowości no, staną na wysokości zadania i ja będę kibicował, wspierał ich we wszystkim, w czym będą się ubiegać, żeby było jak najlepiej dla regionu. I gramy tutaj do jednej bramki, nie mam wątpliwości, że Łódź będzie dużym beneficjentem, a jak duży, no to tutaj od tych rzeczy to zależy. Jednym z obszarów tego konkursu, tego Krajowego Programu Odbudowy jest zielona, inteligentna mobilność. To zresztą było, jak pamiętamy, jedno z kluczowych haseł premiera Morawieckiego. Elektromobilność, 1 milion samochodów elektrycznych miało pojawić się na naszych drogach w 2025 roku. Na koniec stycznia tego roku mieliśmy zarejestrowanych w Polsce niespełna 20 tysięcy. No w strategii z 2019 roku, strategii zrównoważonego transportu, tę liczbę skorygowano do 600 tysięcy aut elektrycznych i hybrydowych do 2030 roku. Oczywiście wiemy, że ten napęd wymaga jeszcze wiele dopracowania i na dziś ma pewne ograniczenia.
Pytanie, na ile to będzie wykorzystane w naszym regionie. Wiemy też, że jest producent takich samochodów elektrycznych w Kutnie, fabryka samochodów osobowych Syrena. Czy takie właśnie wosko może liczyć na wsparcie z tego programu? Ten program przewiduje wzmocnienie i otwarcie produkcji nowego pojazdu w ramach spółki Electromobility z siedzibą bodajże w Katowicach czy w regionie śląskim. I rzeczywiście to może doprowadzić do dynamicznego rozwoju tego rynku. A mówiąc o elektromobilności i samochodach elektrycznych, to wszyscy wiemy, że każdy z nas gdzieś o nich czytał, każdy z nas je zna, przeglądał, śledzi te nowinki, ale tak jak pan redaktor wskazał, to ma jeszcze swoje ograniczenia, dlatego Polacy niezbyt jakby gremialnie kupują te auta, bo one nie są jeszcze tak praktyczne jak auta spalinowe. One są dużo oszczędniejsze, dużo bardziej przyjazne środowisku, ale z punktu widzenia takiej efektywności w użytkowaniu każdego dnia, to one mają swoje ograniczenia chociażby z powodu ograniczonego zasięgu. I dzisiaj przy jeszcze niewielkiej ilości stacji jest to znaczącym utrudnieniem w korzystaniu z takiego pojazdu, więc ja jakby też mam świadomość, że ten rynek nie rozwinął się w ten sposób, jak było oczekiwanie. Jak pan zobaczy przewidywania szefa największego producenta aut elektrycznych na świecie, Tesli, to zobaczy pan, jakie miał przewidywania przy całej strategii biznesowej Tesli. I tam tego nie zrealizowano w 50%, więc wszyscy przewidywali, że ten rynek będzie dużo dynamiczniejszy niż jest. On się postępuje i nikogo cię nie dziwi, że kilkanaście procent w skali roku on rośnie, ale każdy oczekiwał, że będzie rosnął po 20 kilka czy 30%, a to nie nastąpiło i to z wielu czynników takich globalnych, nie tylko w Polsce, można było przewidywać bardzo optymistycznie, ale mimo wszystko cały świat przyjął tę technologię z takim lekkim dystansem, a przede wszystkim jako element technologii przejściowej, bo powiedzmy sobie szczerze, za 10 lat być może więcej będzie pojazdów, samochodów napędzanych wodorem niż elektrycznych. W związku z tym samochody elektryczne to raczej jest domena pojazdów małych i miejskich. I zobaczymy. Zobaczymy. Będziemy oczywiście się przyglądać. Czekamy na głosowanie w Sejmie i na ostateczne decyzje w sprawie Krajowego Programu Odbudowy. Minister Waldemar Buda, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej był naszym porannym gościem. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia. Pozdrawiam.